Państwa, mamy Muzeum Chopina, tutaj te mury klasztoru. Już Muzeum Chopina to pokazywałyśmy wielokrotnie. Tutaj do Polski przyjeżdża bardzo dużo gości z Ameryki, z USA. Filmują, fotografują. Nawet widzę, że i ten stary domek z tymi różnymi kolorami też. No proszę Państwa, tutaj do Polski kaszlącej przyjeżdżają. Jedna taka z tyłu szła już z odległości 5-10 metrów, kaszlała, potem przepraszam, ja mówię, nie ma za co. Także te takie mohre polskie, to takie systemy są tak nieciekawe, że aż kupa śmiechu na wydechu. Także proszę Państwa, no jesteśmy tutaj przy klasztorze na ulicy Tamka w Warszawie. Akurat z tamtej strony praktycznie to mi się nawet kamera nie chciała otwierać. No ale Muzeum, proszę Państwa, Fryderyka Chopina, to my mamy z każdej strony już przy okulniku 1. To jest okulnik 1, tak? A na okulniku 2 jest ta wyższa szkoła muzyczna, która jakoś tak nie bardzo prosperuje. Dlaczego? Dlatego, że to jest szkoła państwowa. Pietras mówił odnośnie tych baletowych szkół państwowych, że lepiej, żeby to szkoła była prywatna już, no bo wtedy oni się bardziej troszczą. A tutaj Państwo zobaczą, złota kaczka, że jest naprawdę złota kaczka. Państwo zobaczą, że jest złota kaczka. Złota kaczka to była restauracja, tam nasza szkoła za tym szarym budynkiem, tam na górze po prawej i tam koło wieżowca, za wieżowcem jest restauracja Złota Kaczka, to znaczy była szkoła baletowa, teraz sklep meblowy, a teraz to już nie wiadomo co, chyba zwykły jakiś sklep. No bo tutaj wiecie Państwo, o kulturę nikt się nie troszczy, tu nie jest Ameryka, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, tu nie jest Anglia, tu nie ma prawosławnych, tu nie Moskwa, tu nie kraj ruskich, tylko po prostu takich, wiecie Państwo, kultura pojechała do Wrocławia, co Państwo ciągle widzą, do Wrocławia, radio Tok FM. Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra.